Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu ogólnym na miesiąc styczeń 2020 roku. Na początku chcę Wam złożyć jak najserdeczniejsze noworoczne życzenia, żeby wszystkie Wasze marzenia, plany, postanowienia spełniły się, przyniosły Wam dużo radości, uśmiechu i pogody ducha i oby ten rok był lepszy, a nie gorszy od poprzedniego. Moi kochani, dzisiaj zrobimy sobie czytanie przy pomocy boskiego tarota. Dopowiadać będę pozłacanym tarotem. Na koniec jedna karta od mistrzów duchowych i myśl od naszych aniołków, anielskie klucze. Zobaczymy, jaką kropkę nad i chcą nam aniołki tutaj dopowiedzieć. A tymczasem przechodzimy już do czytania. Karty, jak wiecie, są potasowane. Teraz je tylko przełożę i już patrzymy, co tam o naszej panienki w styczniu będzie ciekawego się działo. Energia, z jaką panna wkracza w styczeń 2020. Król denarów. Świetnie, ponieważ panna to znak ziemski, lubi pieniądze, lubi stabilizację, lubi gdzieś tam skarpetę sobie uciułać, jakąś sumkę, więc fajnie. To jest też fajne stanowisko, bezpieczeństwo materialne, bardzo fajnie. Co pomaga, a co przeszkadza? Piątka mieczy. No, to tutaj musicie uważać, bo ktoś będzie chciał Was wykorzystać, zmanipulować bądź oszukać. Patrzę, jak tutaj. O. Wasze działania w miesiącu styczniu. 9 kielichów. Oj, waga się bawi doskonale, niczego jej nie brakuje, jest jej dobrze, jest zadowolona. Dba o wygląd, samopoczucie. Co odchodzi do przeszłości? Rycerz mieczy. Jakiegoś wodnika żegnacie. Bliźniaka albo wagę, albo jakieś sprawy urzędowe za Wami. O czym waga, co ja mówię, przepraszam. Panna będzie myślała w miesiącu styczniu, co planowała, co analizowała. 10 denarów. No to pieniądze tutaj chodzą. Po głowie, wadze. Teraz lepiej, lepiej. Jakoś mi tu ciemno jest, kochani. Może tak będzie lepiej. Połowa miesiąca. A z kielichu. Świetnie. Super, super i jeszcze raz super. Tylko kto tu jest taki niedobry? No chyba, że panna za wszelką cenę chce tutaj coś osiągnąć, utrzymać może stanowisko i po prostu nie będzie się liczyć z konsekwencjami, tylko tutaj ona ma wygrać i koniec. Może jakiś przetarg, może jakieś właśnie stanowisko, awans, może oferta pracy, no zobaczymy dalej. Wasze nastawienie, kochane panny, do całej tej sytuacji, czyli tak zwane czynniki wewnętrzne, jak wy to odbieracie? Dwa miecze. Panna nie wie, co na ten temat myśleć. Jeszcze jest niezdecydowana. No to zdecyduj się, panno, bo tutaj faktycznie jak w negatywie jest ta piątka mieczy, to ktoś może nieuczciwie się z tobą obejść, w jakiś sposób cię oszukać, wykorzystać, zmanipulować, okłamać i zdobyć coś, na czym ci zależy, tak? Otoczenie, znajomi, rodzina, współpracownicy, mago. Uważajcie, bo ktoś z otoczenia może naginać tutaj wolę, manipulować. No, uważajcie też na jakieś czarnowidztwo, jakieś tutaj babranie się w magii, niekoniecznie dobrej, uczciwej i pozytywnej, ale to tak na marginesie. No, ktoś tutaj manipuluje Wami, ktoś chce przejąć nad Wami kontrolę. Może chodzi też o firmę, jakaś firma. Wasze obawy lub nadzieje. 9 denarów.
No, ewidentnie finansowo-zawodowe to czytanie. No, panna się martwi, czy nadal utrzyma ten status materialny, jaki teraz ma. Czyli nadal macie dwie dziewiątki kielichów i dziewiątka denarów, czyli i panna się zastanawia, czy nadal będzie mi tak dobrze, tak świetnie, tak rozkosznie, nadal będzie mnie na wszystko stać, będę opływać w luksusie. Śmieję się, kochani, ale no tak tutaj to wygląda. Pannie ewidentnie jest dobrze, tak jak teraz jest. Ma świetną pracę, świetne stanowisko, zaplecze finansowe, niczego jej nie brakuje, jest ustawiona, mówiąc krótko. Ale ona się obawia, że może to stracić, bo jakaś firma tutaj przejmuje kontrolę, ewentualnie jakiś manipulator, który podejrzewam jest tą piątką mieczy, może chce wam podciąć skrzydła, może chce was wygryźć ze stanowiska, albo zwolnić, czy nie wiem, podkopać jakieś dołki, no zaszkodzić jednym słowem. Koniec miesiąca. Szóstka buław. Super, panienko. Udaje ci się zwyciężyć po jakiejś batalii. Jednak ty tutaj wygrywasz. Ty rozdajesz karty. Do ciebie należy ostatnie słowo. Wygrywasz jakąś batalię. Jesteś wodzem, zwycięzcą. Osiągnęłaś to, co planowałaś, tak? Więc super. W tle czytania mamy dwie buławy, czyli jakaś decyzja, jakiś dylemat, jakiś wybór. Może też chodzić o partnerstwo, o spółkę partnera biznesowego, tak? Bo dwójka mówi o harmonii, mówi o takim zawahaniu się troszeczkę w podjęciu decyzji, ale też podjęciu jakichś kroków, jakichś zamiarów, jakichś czynów. Ale jest to też karta mówiąca właśnie o autorytecie, śmiałości, partnerstwie i spółce, więc no, dopasujecie już do siebie, co tam komu bardziej. Powiem Wam tak, że gdyby nie ta karta, świetne czytanie, piękne karty, mocne takie, z przekazem. No ale lecimy. Panienka w styczniu jest sobą. Dlaczego mówię, że jest sobą? Bo jest to Wasz trygon Ziemi. Panna lubi bezpieczeństwo materialne. Jest konkretna, jest poukładana. Lubi oszczędzać, lubi mieć i dba o to. Lubi stabilizację, tak? Twardo stąpa po ziemi, ma, wie, że w razie jakiegoś kryzysu jest zabezpieczona. Następna informacja może mówić o tym, że panna jest właścicielem jakiejś potężnej firmy, ewentualnie jest zatrudniona w jakiejś dobrze prosperującej firmie i piastuje tam wysokie stanowisko, tak? Czyli wypłata jest całkiem niezłą sumką, jaka wpływa na konto naszej panienki. No widać tutaj króla denarów. No co ja mam więcej opowiadać, tak? Czyli widać ten prestiż, widać ten majątek, widać osobę, która wie, jak zarabiać pieniądze, wie, jak utrzymać przy sobie pieniądze, jak nimi gospodarować, tak? Zarządzać, w co lokować ewentualnie. I ma, jest posiadaczem. Zasobnym portfelem. Więc tutaj panna, akurat do tych panienek, które mówię, mają świetną pracę albo świetną własną firmę, no i nie mogą narzekać na brak pieniążków. Co pomaga bądź przeszkadza? I mamy tutaj piątkę mieczy, i tak się zastanawiam nad tą kartą. Czy panna po prostu jest w tej karcie, że ona za wszelką cenę zawsze musi postawić na swoim? I zawsze musi być zwycięzcą, bez względu na to, co się dzieje dookoła i jak ją ludzie odbierają, i jak te jej zachowania, te jej zamiary wpływają na innych, tak? Bo tutaj, w tej karcie, ten zwycięzca, który zdobył tu resztę tych mieczy, nie liczy się zupełnie z konsekwencjami, nie liczy się z odczuciami tych ludzi, których pokonał, tak? Taki troszeczkę egoizm. Natomiast karta może też mówić o tym, że ktoś będzie chciał Was tutaj wymanewrować, wykorzystać w jakiś sposób, okłamać, oszukać
i jakąś korzyść z tego mieć, tak? Może dołożę do tej karty jedną kartę. Zobaczymy, czy to chodzi o Waszą energię, czy to chodzi o kogoś z zewnątrz. Wydaje mi się, że o kogoś z zewnątrz, bo ten magik mi się tu nie podoba w otoczeniu Waszym. Osoba, która wydaje mi się trzyma nad Wami kontrolę. I tak umiejętnie umie pokierować sytuacją, słowem, że nawet Panna się nie orientuje, że jest robiona na lewo i prawo, tak? Tak jest zakręcona, tak umiejętnie to aktorstwo tego maga tutaj działa. On tak za te sznureczki pięknie pociąga, że Panna nawet się nie orientuje, że jest taką pacynką, tak? Sterowaną. I daje się sterować, tak? Bo może ma coś obiecane, może właśnie ten luksus, spokój, a reszta ją tam nie interesuje. Panna jest taka przyziemna. Ona tam lubi mieć i lubi czuć, że ma. Oczywiście nie wszystkie nie chcę tutaj w jakiś sposób urazić, ale w większości tak. Wiem, co mówię, bo mam kilka panien wśród znajomych i to jest prawie to samo, co koziorożec i byk. Dobrze, kochani, piątka mieczy i dziesiątka mieczy. Tak, ktoś Was tutaj w jakiś sposób oszuka. Ktoś Was doprowadzi do upadku. Ktoś w tym miesiącu jakieś ostre ciosy zada. To są słowa albo myśli. Nie wiem, czym się tak Panna zamartwia, czy to ona się zamartwia, czy ktoś właśnie tutaj jakąś zasadzkę na Was szykuje. Rozejrzyjcie się, kochani. No 10 mieczy to jest też takie wykorzystywanie, tak? To jest taka bezsilność w tym wykorzystywaniu, tak? Jakby może Panna troszkę taką coś tutaj, on za często przychodzi, za często pożycza, przyjeżdża, tu niby się uśmiecha, tu niby to. No właśnie. Tak naprawdę cały czas dźga tymi mieczami i nie jest szczery w tym, co robi. No jakaś osóbka, no zwróćcie na to uwagę, bo ktoś może chcieć tutaj jakąś korzyść od Was wyciągnąć. Jak będzie waga? Waga, co jest tą wagą? Ojej, panna. Jak Panna będzie działać w styczniu? 9 kielichów. No na pewno Panna zadba o siebie. Będzie chciała się zrelaksować, poczuć piękną, odmłodzoną, zadbaną. Panowie oczywiście też. Może jakiś fryzjer, może jakieś spa, może jakieś masaże, paznokcie, nie wiem, lifting twarzy, może sobie usta będziecie powiększać. Teraz taka moda. Nie wiem, śmieję się. Dziewiątka kielichów jest to spokój i harmonia emocjonalna. Tak sprawiamy sobie przyjemność, jest nam dobrze, czujemy się luksusowo, niczego nam nie brakuje. Sprawiamy sobie i zaspokajamy wszelkie zachcianki. Spełniamy jakieś swoje marzenia. I waga, widzicie, no co ja z tą wagą? I Panna w tym miesiącu, chociaż patrzę tu na Pannę, cały czas moje oczy widzą tą Pannę. Ja nie wiem, co ta waga. Może ta waga coś tu miesza, kochani, bo te miecze. Uważajcie na tą wagę, jak ona mi tutaj tak... I tu mamy dwa miecze, waga. No chyba, że mówię do panien, które mają ascendent w wadze, więc może to dla Was jest. Wracając do tematu. Panna spełnia jakieś swoje marzenia. Chce poczuć się dobrze. Chce, żeby w jej życiu panował spokój, harmonia, relaks, luksus, taka troszeczkę próżność. Panna ma, Panna może sobie pozwolić. Więc tak tutaj to wygląda. Będziecie dbać o swój komfort emocjonalny, ale też fizyczny, myślę, że zadbacie troszeczkę o siebie. Niczego nie będziecie sobie odmawiać. Tylko uważajcie z przejedzeniem, z przepiciem, bo co za dużo, to niezdrowo. Do przyszłości odchodzi rycerz mieczy, czyli mężczyzna po 35 roku życia, bliźnięta, waga, wodnik. Bardziej na wodnika tutaj bym stawiała. Może jakieś kłótnie, może jakieś przemyślenia, może jakieś wiadomości niedawno dotarły do Was. A może jakieś sprawy urzędowe, wyjaśnianie czegoś, podpisywanie jakichś papierów, załatwianie.
coś szybko się działo. Tak. To z taką pewnością siebie, ale też chaos wprowadzało, więc dobrze, że to już sobie przeszło. No mówię, może jakiś mężczyzna, awanturnik, ale inteligentny, błyskotliwy, tylko taki trochę zbyt pewny siebie. Albo jakieś sprawy tutaj papierowe, urzędowe, jakieś wiadomości. Co panna planuje? O czym myśli? Mamy tutaj 10 denarów. 10 denarów. Zasoby materialne rodziny. Rodziny wielopokoleniowej. Członków rodziny, z którymi jesteśmy spokrewnieni. To są też duże pieniądze, jakiś majątek, dziedziczenia, sprawy spadkowe, mieszkanie, lokaty w nieruchomości, zakup domu, nieruchomości, działki. Pieniądze, które łączą się i powiększają zasób Waszych oszczędności. Coś, co się składa na Wasz majątek osobisty, tak? Więc tutaj waga, no wróć, no kochani, nie wiem, przepraszam Was bardzo, panna. Panna myśli o może jakiejś inwestycji, może o wysokich zarobkach, a może wie, że ma to stanowisko, wie, że ta firma świetnie prosperuje, są niezłe dochody i już sobie marzy, a może sobie ulokuje pieniądze i kupię sobie jakiś apartament, a może kupię sobie coś ładnego do domu, auto, działkę nad morzem, no nie wiem, coś, co powiększy Wasz majątek, tak? Jakieś pieniążki, jakichś dużych inwestycjach tutaj panna myśli. Połowa miesiąca jest szansa, żeby panience te marzenia się spełniły. Mamy asa kielichów, szansa na sukces, na spełnienie marzenia, na harmonię życiową, ustabilizowanie, szczęście, miłość, zgodę, nowi przyjaciele, nowy związek. Ale raczej coś związanego z pieniędzmi. Tak bym tutaj to odbierała. I as kielichów mówi o początku, tak? O początku. O spełnieniach życiowych. I związanym z tym spokojem. Więc panna w styczniu ma szansę zrealizować jakieś swoje marzenia materialne, z czego będzie bardzo zadowolona i coś, co poprawi jej nastrój i naprawdę no, sprawi, że będzie przeszczęśliwa. Wewnętrznie jest zblokowana panna. Troszeczkę ma jakieś wątpliwości, rozterki, nie wie co o tym myśleć. Albo nie chce o tym mówić. Dopóki tutaj się nie wyjaśni, jak te sprawy dalej się potoczą. I teraz tak, z otoczenia mówiłam, może być jakiś manipulant, jakaś osoba, która wami kieruje i narzuca wam swoją wolę, ale może być też jakiś nowy początek. Może być firma, rozwój jakiejś firmy nowej, praca w nowej firmie, która właśnie da Wam tutaj tą satysfakcję materialną. Wasze obawy lub nadzieje, dziewiątka denarów. Dziewiątka denarów, karta stabilizacji finansowej, tak? No, mamy pieniążki, czujemy się luksusowo, piękne, zadbane. Żyjemy wygodnie, dostatnio, niczego nam nie brakuje, tak? I Wy byście chciały utrzymać ten statut. Żeby, broń Boże, nic tam, jakieś ubóstwo się nie wdarło. Panna chce utrzymać ten statut. No i udaje Wam się to. Mamy na koniec kartę zwycięstwa, 6 buław. Karta mówiąca o wygranej, tak? Coś uda Wam się wygrać. Czy zakupić, czy spełnić jakieś swoje marzenie. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu. Ale macie, panny, piękny miesiąc, styczeń przed sobą. No dobrze, jaka jest rada dla Was na ten styczeń? Karta sprawiedliwości. Kochana panno, kieruj się uczciwością, a ta uczciwość wróci do Ciebie. Nie oszukuj, a poza tym znowu waga wyszła, więc zwróć uwagę na tą wagę, bo no, myślę, że nie bez powodu ja o tej wadze mówiłam. Widocznie te panny, które mają znajomą wagę albo mają ascendent w wadze, coś dla Was jest ta informacja. Karta sprawiedliwości mówi też o rozprawach sądowych, o wyrokach, o sprawach urzędowych, notarialnych, więc może o umowach, tak, urzędowych. Więc wydaje mi się, kochana panienko, że jeżeli chcesz kupić mieszkanie, działkę, dom, bądź zainwestować pieniądze w jakieś tutaj nieruchomości, sporządź dobrą umowę notarialną, tak,
No i pokazuję też tą umowę, więc dojdzie do skutku, finalizacja będzie jak najbardziej. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o nową pracę, też tak, będzie podpisana umowa. Na co macie uważać w styczniu? Karta papieża. Uważajcie na swoją wiarę, duchowość, wartości rodzinne. Uważajcie na umowy, bo to są też umowy, tak? Sprawdźcie wszystko, żeby w umowie grało. No i uważajcie na jakichś doradców, tak? Bo może niekoniecznie oni tam będą dobrze podpowiadać, chociaż ogólnie jest to pozytywna karta, ale tu nam się pokazuje w negatywie, tak? Czyli uważajcie na cichych doradców, którzy wydają się mili. Może chodzi o tych z nieruchomości, tak? Może chcą tutaj coś właśnie ugrać, jakaś potężna firma, manipulator, który czasami pokazuje nam byle co owinięte w piękny, kolorowy papierek. Uważajcie na to, zwracajcie na to uwagę. No i co, kochani, doradcy, zobaczmy, co nam tu powiedzą. Mistrzowie, nie doradcy, ja opowiadam. El Moria, dbaj o swoją energię. No właśnie. Dbaj, kochana panienko, o swoją energię. Nie daj się wysysać tutaj komuś z otoczenia. Może jakaś waga. I aniołek, już patrzymy. Współczuj innym. Czyli, kochana panno, na miesiąc styczeń empatia to twoje wyzwanie. Współczucie, tak? Moi kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, nie dla każdego. Może się nie sprawdzić, jest to zupełnie normalne. Sprawdźcie swój znak ascendentalny, księżycowy bądź Wenus, a tymczasem ja Wam życzę wspaniałego stycznia. Dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, kochani.